Do końca roku wiadukt kolejowy przy ulicy Krakowskiej ma zostać rozbudowany. Chodzi o jego podwyższenie i poszerzenie. Z pewnością wszyscy chrzanowianie pamiętają tragiczne wydarzenie z września ubiegłego roku, gdy cysterna przewożąca ponad 20 ton propanu butanu uderzyła w przęsło wiaduktu kolejowego przy ulicy Krakowskiej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W wyniku zdarzenia wiadukt kolejowy został uszkodzony. Przez pewien czas jeden z torów w ogóle nie był przejezdny dla pociągów. Pod koniec ubiegłego roku kolej PKP zleciła remont wiaduktu. Zlikwidowano stary, zniszczony tor i nałożono nowy. W związku z awarią mostu kolej PKP ma nakaz naprawy wiaduktu do końca tego roku. Będzie on poszerzony oraz podwyższony, ale nie po to, by mogły pod nim przejeżdżać kolejne ciężarówki przewożące cysterny. Nie po to, żeby przejeżdżały tam cysterny czy samochody duże, tylko że jeżeli znowuż by w przyszłości coś się miało zdarzyć, no to lepiej, żeby ktoś przejechał niż zawadził tym i tak dalej, który by się tam zdarzył taki wypadek, czy miałby się zdarzyć. Dodatkowo miasto chce poszerzyć jezdnię, która jest w tej chwili 6-metrowa do 7 metrów. Ponadto planowana jest budowa chodników po obu stronach ulicy. Będą one miały 2 metry szerokości, co z pewnością ułatwi ruch pieszych, który pod wiaduktem jest spory. Połowę inwestycji pokryje gmina, a drugą połowę kolej PKP.